wollen aus einem kleinen Buch im Alten Testament lesen. Przeczytamy z małej księgi, czy z krótkiej księgi Starego Testamentu. Und zwar aus dem Propheten Zephania. Z księgi proroka Sofoniasza. Vielleicht kannst du lesen Kapitel 1 bis Kapitel 2 Vers 3. Pierwszy rozdział od pierwszego wiersza. Kapitel 2, Vers 3. Vielleicht werdet ihr am Tag des Zornes des Herrn geborgen werden. Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi, mówi Pan, zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie i sprawię, że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi, mówi Pan. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami i tych, którzy kłaniają się na dachach w wojsku niebieskiemu i tych, którzy kłaniając się przysięgają na Pana i tych, którzy nie przysięgają. Którzy przysięgają na Milkoma, którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana ani się o Niego nie pytają. Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana, bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. A w dzień ofiary Pana tak się stanie, ukażę książęta i synów królewskich i wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski. Ukażę wszystkich, którzy pewnie przekraczają próg pałacu, którzy napełniają dom swojego Pana przemocą i oszustwem. W owym dniu, mówi Pan, słychać będzie od bramy rybnej krzyk, od nowego miasta narzekanie, z pagórków wielki trzask. Narzekajcie, mieszkańcy dzielnicy dolnej, bo zniszczony będzie cały lud kramarzy, wytępieni wszyscy, którzy odważają srebro. W owym czasie będę poszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu. Nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. Ich mienie będzie rozgrabione, a ich domy będą spustoszone. Gdy odbudują domy, nie będą w nich mieszkać, a gdy nasadzą winnice, nie będą z nich pić wina. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Zbierzcie się, narodzie niesforny, zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, szukacie sprawiedliwości, szukacie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Vielleicht denkt jemand, das ist aber ein schwieriges Thema bei diesem warmen Wetter. Może ktoś sobie tutaj pomyśli, że ciężki temat jeszcze w taką pogodę. Und mir geht es auch manchmal so, wenn ich einen dieser kleinen Propheten lese, dann weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. I ja też tak mam często, że jak czytam tych małych proroków, to tak jakby nie wiem zupełnie skąd, jak do tego podejść, jak zacząć rozważać tą księgę. Aber es ist doch interessant, dass ein großer Teil der Bibel, ein großer Teil dieses Buches aus diesen Propheten besteht. Ale co ciekawe, duża część Biblii składa się właśnie z tych małych proroków. Und Gott hat uns das nicht umsonst aufgeschrieben. I Bóg zapisał to dla nas nie na darmo. Und ich hoffe sehr, dass wir heute diesen kleinen Propheten etwas lieb gewinnen. I mam nadzieję, że dzisiaj po naszym rozważaniu polubimy tego małego proroka. Und ich möchte gerne im ersten Teil über fünf Fragen sprechen. I w pierwszej części chciałbym powiedzieć o pięciu pytaniach. Die erste Frage ist, wer ist dieser Mann,
dieser Prophet Zefania. Pierwsze pytanie, kto to jest? Kim jest ten Sofoniasz? Und das erste, was ich dazu sagen möchte, ist, was sein Name bedeutet. Pierwsze, co chcę powiedzieć, to to, co oznacza jego imię. In diesem Namen Zefania kommt der Name des Herrn vor. W tym imieniu Sofoniasz jest zawarte imię Pana. Wir kennen das zum Beispiel von dem Propheten Daniel. Na przykład, jeśli znamy proroka Daniela, El mamy. Diese Silbe El ist der Name Gottes, des großen, allmächtigen Gottes. Ta głoska El to jest imię tego wielkiego, wszechmocnego, wszechmogącego Boga. Und bei Zefania kommt diese Silbe Ja vor. A jeśli chodzi o Sofoniasz, to mamy tą sylabę Ja. Es ist der Name des Herrn, Jahwe, Jehova. To jest to imię Pańskie, Jah, Jehova. Der Herr, der ich bin, der eine Beziehung zu seinem Volk eingeht. Pan, ten, który jest, ten, który ma społeczność ze swoim ludem. Und dieser Name Zefania bedeutet übersetzt der Herr birgt oder ja. I to imię oznacza Pan ukrywa albo w Panu mamy to zakrycie czy ukrycie, w Panu mamy miejsce ucieczki, schronienia. Und genau dazu lädt dieser Prophet ein. I dokładnie do tego zaprasza nas ten prorok. Er sagt in Kapitel 2 Vers 3: Wer zu dem Herrn umkehrt, der wird bei ihm Geborgenheit finden. I on mówi w ostatnim wierszu, który przeczytaliśmy, ci szukajcie Pana, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Wenn das Gericht kommt, dann hat er Schutz bei dem Herrn. Jeśli nadejdzie sąd, to u Pana znajdziecie schronienie. Und wir brauchen auch einen Ort der Geborgenheit. I my też potrzebujemy takiego miejsca ukrycia czy schronienia. In aller Unruhe unseres Lebens. W tych wszystkich niepokojach naszego życia, in allen Angriffen des Feindes, der uns auf seine Seite ziehen will, we wszystkich atakach nieprzyjaciela, który chce nas przeciągnąć na swoją stronę, da brauchen wir Geborgenheit. To potrzebujemy ukrycia. Und ich möchte dich fragen, kennst du diesen Platz bei dem Herrn, wo du Schutz, wo du Geborgenheit findest? I mam pytanie, czy znasz takie miejsce u Pana, w którym masz tą kryjówkę? Der Name Zefania bedeutet das. Bo właśnie to oznacza to imię Sofoniasz. Und eine zweite Antwort auf die Frage, wer ist dieser Mann? Druga odpowiedź na to pytanie, kim jest ten człowiek? Er kam aus königlichem Geschlecht. Pochodził z królewskiego rodu. Seine Vorfahren werden hier in vier Generationen angegeben, bis auf den Hiskia. Jego przodkowie są tutaj wymienieni aż do Ezechiasza, czy Hiskiasza. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass dieser Hiskia, der bekannte König Hiskia aus der Bibel ist. I to jest znaczące. Und es spricht nichts dagegen. Also es wird okay. Aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Mann gewesen sein. I to jest jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu jest mowa o tym Hiskiaszu, który był królem. Zefania war also ein hochgestellter Mann. A więc ten Sofoniasz jest wysoko postawionym człowiekiem. Aus einer angesehenen Familie. Z uznanej rodziny. Mit genug Geld und Reichtum. Miał dość pieniędzy i bogactwa. Und doch ist er brauchbar für den Herrn. A jednak jest on użytecznym dla Pana. Und wir fragen uns, bin ich auch brauchbar für den Herrn? I zadajmy sobie to pytanie, czy jestem też użyteczny dla Pana? Dass viele Also der Reichtum, der in der Königsfamilie vorhanden war, to całe bogactwo, które wiązało się z przynależeniem do rodziny królewskiej, hatte Zefania nicht ganz für sich eingenommen. To Sofoniasz nie zachował, nie zostawił tego tylko dla siebie samego. Nein, er war brauchbar für den Herrn. Nie, on był użyteczny też dla Pana. Und er wusste, Silber und Gold können nicht retten vor dem Zorn des Herrn. I on dokładnie też wiedział, że złoto i srebro nie uratują przed gniewem Pańskim. Wir haben das in Vers 18 gelesen. Czytaliśmy w 18 wierszu. Nein, er wusste, ich muss eine Beziehung zu dem Herrn haben. On wiedział, że trzeba mieć tą społeczność, tą relację z Panem. Und aus dieser Beziehung ist er brauchbar als Prophet des Herrn. I właśnie w tej relacji, czy będąc w tej społeczności, stał się użytecznym dla Pana.
Die zweite Frage, über die wir nachdenken. Drugie pytanie, o którym możemy sobie pomyśleć. Zu wem spricht der Prophet? Do kogo mówi ten prorok? Und die Antwort finden wir in Vers 4. Czwarty wiersz. Er spricht zu Juda und Jerusalem. Mówi do Judy i Jeruzalemu. Und zwar in der Zeit des Königs Josia. Mianowicie w czasach króla Jozjasza. Das haben wir am Ende von Vers 1 gelesen. Czytamy o tym pod koniec wiersza pierwszego. Kennt ihr den König Josia? Znacie króla Jozjasza? Das ist ein besonderer König. Jest to szczególny król. Wisst du, der wurde König, als er 8 Jahre alt war. Wiecie, on miał, został królem, mając 8 lat. Ist hier jemand vielleicht, der ungefähr 8 Jahre alt ist? Czy jest tutaj wśród nas ktoś, kto ma mniej więcej 8 lat? Ich weiß nicht, wie alt bist du? Ile masz lat? 9. 9. Ach, du bist schon 9. Und stell dir mal vor, du wärest jetzt schon ein Jahr lang König. Wyobraź sobie, że teraz przez rok już panowałbyś jako król. Also, er wurde König, da war er noch sehr jung. A więc będąc jeszcze bardzo, bardzo młodym, został królem. Aber dann steht etwas Interessantes in der Bibel über diesen Mann, als er 16 Jahre alt war. Ale jest bardzo ciekawa rzecz napisana o nim, gdy miał lat 16. Vielleicht ist ja auch jemand hier, der ungefähr 16 Jahre alt ist. Może jest też wśród nas ktoś, kto ma 16 lat. Ich frage jetzt nicht mehr, denn je älter jemand wird, desto peinlicher wird ja die Frage nach dem Alter. Nie będę już teraz pytał, czy ktoś ma 16 lat, bo im się jest starszym, to pytanie staje się takie niekomfortowe dla danej osoby. Aber mit 16 Jahren fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Ale mając 16 lat, on zaczął szukać Boga, jego Boga, który był Bogiem jego, czy króla Dawida. Da hat er eine bewusste Entscheidung getroffen. On podjął, czy powziął takie stanowcze postanowienie. Er hatte sicher schon viel von diesem Gott gehört. Z pewnością on bardzo wiele słyszał o tym Bogu. Aber jetzt wollte er selber diesen Gott finden. Ale teraz on postanowił, że chce sam znaleźć tego Boga. Und ich möchte euch gerne fragen, die ihr vielleicht in diesem Alter ungefähr seid. Habt ihr schon die persönliche Entscheidung getroffen? Ich will Gott suchen und für ihn leben. I teraz ogólne pytanie do was, którzy może jesteście około tego wieku. Czy podjęliście już to zadanie i takie postanowienie, że ja chcę teraz poszukać Boga? Ich will mich nicht ausruhen auf dem Glauben meiner Eltern. Nie spocznę, nie wystarczy mi wiara moich rodziców. Ich habe von ihnen vieles gelernt über Gott. Bo od nich, co prawda, nauczyłam się wiele o Bogu. Und über den Herrn Jesus. I o Panu Jezusie. Aber ich möchte jetzt ganz persönlich in Entschiedenheit mit ihm leben. Ale teraz sam osobiście chcę żyć dla Niego i z Nim. Ein solcher Entschluss ist wichtig. Takie postanowienie jest bardzo ważne. Und Josia hat diesen Entschluss getroffen. I Jozjasz podjął, czy postanowił, czy powziął taki zamiar. Da gibt es eine dritte große Station in seinem Leben. I jest kolejna, można powiedzieć, trzeci przystanek w jego życiu. Josia ist jetzt 20 Jahre alt. Jozjasz ma teraz 20 lat. Und mit 20 Jahren wird er auch aktiv für seinen Gott. I mając 20 lat, zaczął być aktywny dla swojego Boga. Er fängt an, das Land vom Götzendienst zu reinigen. Zaczął teraz oczyszczać kraj od bożków. Heute gibt es manchmal ein Problem. Dzisiaj często, czy bywa czasem taki problem? Man verdreht die Dinge. Odwraca się te rzeczy. Man wird aktiv. Jest się aktywnym. Aber hat noch gar keinen tiefen Herzensentschluss gefasst. Ale nie podjęło się w swoim sercu tego głębokiego postanowienia. Und dann gibt es eine gewisse Zeit der Aktivität und dann stürzt es ab. I jest taki pewien czas aktywności i nagle to się urywa i kończy. Es gibt ein Beispiel in der Bibel. Jest przykład też w Biblii takiego postępowania. Johannes Markus. Jan Marek. Mit Eifer, mit Energie ging er mit Paulus und Silas. Z wielką energią, Paulus und Barnabas. Z wielką energią poszedł z Pawłem i z Barnabą. Aber dann ging er zurück. Ale potem zawrócił. Die Reihenfolge lernen wir bei Josia.
Tą właściwą kolejność możemy uczyć się u Jozjasza. Zuerst ein persönlicher Herzensentschluss. Najpierw osobiste postanowienie w sercu. Der bewährt sich auch eine Zeit von 4 Jahren. On dał się ocenić, czy dał się doświadczyć, albo można go było poznać, jakie jest jego zachowanie przez te 4 lata. Und dann wird er aktiv. I dopiero wtedy zaczął być aktywny. Und er erlebt, was wir gesungen haben. I przeżył dokładnie to, co śpiewaliśmy. Gott hat sein Siegel auf seine Pläne gedrückt. Bóg jak gdyby przystemplował jego plany. Gott hat Türen für ihn geöffnet. Bóg otworzył drzwi dla niego. Gott hat ihm geholfen bei diesem Werk der Erneuerung in Juda. Bóg pomógł mu w tym dziele odnowienia w Judzie. Das ist das, was Josia wirken konnte. To jest to, w jaki sposób Jozjasz mógł działać. Und es war wirklich ein gesegnetes Wirken dieses Königs. I to było błogosławione działanie tego króla. Und er hat auch äußerlich viele gute Reformen umgesetzt. I też zewnętrznie on przeprowadził wiele bardzo dobrych reform. Aber es gab ein Problem. Ale pojawił się też problem. Das konnte man nach außen nicht sehen. Na zewnątrz tego nie było widać, ale Bóg go widział. Bóg widział ten problem. Możemy to przeczytać z proroka Jeremiasza w trzecim rozdziale. Też widzimy, że to jest dokładnie w tych samych czasach, w czasach króla Jozjasza. I co Bóg mówi w 10 wierszu? Mimo to wszystko niewierna jej siostra Juda nie powróciła do mnie ze szczerego serca, lecz obłudnie, mówi Pan. Niestety, wielu ludzi w ludzie Bożym był to tylko zewnętrzne nawrócenie się. Es war nicht mit ganzem Herzen. Nie było to postanowienie serca. Sie folgten dem König Josia in seinen Reformen, aber sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Oni co prawda szli za reformami króla Jozjasza, ale ich serce było gdzie indziej. Und das, was die Menschen nach außen nicht sehen konnten, sah der Herr. I to, czego ludzie na zewnątrz nie byli w stanie dostrzec, to widział Pan. Und dann benutzt er seine Propheten wie Jeremia und wie Zefania. I Bóg używa swoich proroków Jeremiasza i właśnie Sofoniasza, um zu den Gewissen und Herzen zu reden, aby przemówić do sumień i serc. Und er deckt auf, was in den Herzen ist. I otwiera, co jest w tych sercach. Das ist also die Zeit, in der Zephania redet, und das sind die Personen, zu denen er redet, zu Juda und besonders Jerusalem. To są te czasy i te osoby, do których mówi Sofoniasz, do Judy i do Jeruzalemu. Und jetzt stellen wir eine dritte Frage. Teraz trzecie pytanie. Was ist seine Botschaft? Jakie jest jego poselstwo? Und den ersten Teil der Botschaft finden wir in Kapitel 1. Pierwszą część tego poselstwa mamy w pierwszym rozdziale. Da deckt Zephania auf, wie es wirklich aussieht im Volk Gottes. Sofoniasz odkrywa, jak ta sytuacja naprawdę wygląda wśród ludu Bożego. Das, was Gott sieht in den Herzen und auch im Verborgenen. To, co Bóg widzi, co jest w sercach, co jest w ukryciu. Und das ist wichtig, es muss zuerst aufgedeckt werden. To jest bardzo ważne, to najpierw musi być odkryte. Sonst kann es nicht gottgemäß zugedeckt werden. Bo inaczej nie będzie to zakryte w sposób właściwy dla Boga. Das zweite, das ist Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Druga rzecz, to jest drugi rozdział, pierwszy do trzeciego wiersza. Da verbindet Zephania es jetzt mit dem Aufruf zur Buße. Sofoniasz łączy to z wezwaniem do pokuty. Wofür stellt er vor, was der Herr sieht? W jaki sposób on to przedstawia, co Pan widzi? Er möchte zur Umkehr, zur Buße rufen. On chce wzywać do zawrócenia, do pokuty. Gott möchte gerne segnen. Bóg chce błogosławić. Aber dafür ist es nötig, dass man zu ihm umkehrt. Ale koniecznym jest zawrócić. Dann kommt ein dritter Teil. Trzecia część. Das sind die Verse 4 bis 15 von Kapitel 2. Drugi rozdział od czwartego wiersza do końca rozdziału. Und da geht es auch um Gericht. Też jest tu mowa o sądzie. Aber eigentlich ist das eine Trostbotschaft.
an Juda. Ale w zasadzie jest to takie poselstwo pocieszające dla Judy. Da geht es nämlich um Gericht an den Feinden. Tu jest mowa o sądzie dla nieprzyjaciół. Gericht an den Philistern. Sąd nad Filistyńczykami. Gericht an Moab und Ammon. Sąd nad Moabem i Amonem. Gericht an Assyrien und Ninive. Nad Niniwą i Asyryjczykami. Und warum richtet Gott diese Völker? Dlaczego Bóg będzie sądził te ludy? Da steht in Kapitel 2 Vers 8. Drugi rozdział, 8 wiersz. Er hat gehört, wie diese Völker sein Volk Israel, Juda schlecht gemacht haben und gegen es gehandelt haben. Bóg słyszał, jak te narody urągały jego ludowi. Dann kommt der vierte Teil. Czwarta część. Kapitel 3 Vers 1 bis 7. Trzeci rozdział od 1 do 7 wiersza. Noch einmal richtet sich der Prophet an das Gewissen des Volkes. Jeszcze raz prorok zwraca się do sumienia tego ludu. Und er sagt, erkennt die Zucht, die Erziehung, die ich mit euch gehe. I mówi, rozpoznajcie tą karność, to wychowanie, które chcę na was przeprowadzić. Und kehrt um zu mir. I zawróćcie do mnie. Und dann kommt der letzte Teil. I ostatnia część. Kapitel 3, Vers 8 bis zum Schluss. Od 8 wiersza 3 rozdziału do końca. Und da zeigt Gott den ganzen Segen, den er für sein Volk vorbereitet hat. I Bóg pokazuje pełne błogosławieństwo, które przygotował dla swojego ludu. Gottes Wort richtet sich immer an unser Gewissen und an unser Herz. Boże Słowo zwraca się zawsze do naszego sumienia i serca. Und wenn Gott das Böse anspricht, i gdy Bóg mówi o źle, o źle und zeigt, wie er darüber denkt, i pokazuje, w jaki sposób myśli o tym, co złe, dann ist das eine Ansprache an das Gewissen. To jest to mowa do sumienia. Aber wenn er den Segen zeigt, den er vorbereitet hat, dann ist das eine Ansprache an das Herz. Ale gdy mówi o błogosławieństwie, które przygotował, to jest to mowa do serca. Ich möchte in Verbindung mit dieser Botschaft noch einen wichtigen Gedanken sagen. W związku z tym poselstwem jeszcze jedną ważną myśl chciałbym powiedzieć. Juda und Jerusalem war das Zeugnis Gottes auf der Erde. Juda i Jeruzalem to było świadectwo Boże na tej ziemi. Dieses Volk trug seinen Namen, den Namen Gottes. Ten lud niósł imię Boże. Gott wollte in diesem Volk wohnen. Bóg chciał mieszkać pośród tego ludu. Und dieses Volk war ein Zeugnis für ihn. I ten lud był świadectwem dla niego. Und jetzt kommt die wichtige Frage. I teraz ważne pytanie. Wenn Gott ein Zeugnis hat auf dieser Erde, gdy Bóg ma świadectwo na tej ziemi, nach welchem Maßstab muss dieses Zeugnis beurteilt werden? W jakiej mierze, według jakiego wzorca ma to być osądzane czy oceniane? Es gibt nur einen Maßstab, den man anlegen kann. Jest tylko jeden wzorzec, który można przyłożyć. Und das ist Gottes Maßstab, Gottes Gedanken, sein Wesen, sein Wille. I to jest Boży wzorzec, to są jego myśli, jego istota. Und genau das tut Sophonia. I dokładnie to czyni Sophoniasz. Er legt den Maßstab des Wortes Gottes an dieses Zeugnis. On przykłada ten wzorzec Boży do tego świadectwa. Und wenn dieses Zeugnis nicht mehr dem Maßstab Gottes entspricht, i jeśli to świadectwo nie odpowiada temu wzorcowi, dann muss er es wegtun. To trzeba usunąć. Das würde später geschehen. I to się później zdarzy. Auch Juda würde in die Gefangenschaft geführt. Również i Juda będzie uprowadzona do niewoli. Wir finden den gleichen Gedanken in Offenbarung 2. Tą samą myśl mamy w Objawieniu, drugi rozdział. Heute hat Gott ein anderes Zeugnis auf dieser Erde. Dzisiaj Bóg ma inne świadectwo na tej ziemi. Sein himmlisches Volk. Swój niebiański lud. Seine Versammlung. Swoje zgromadzenie. Und er möchte in ihrer Mitte sein. I chce być pośród nich. Und jetzt legt Gott einen Maßstab an. I teraz Bóg przykłada wzorzec. Und dieser Maßstab wird nicht nur an das äußere Verhalten angelegt. I ten wzorzec jest przyłożony nie tylko do zewnętrznego zachowania, ale również do serc. Und was stellt er in Offenbarung 2 bei Ephesus fest? I co Bóg stwierdza, jeśli chodzi o zbór w Efezie w Objawieniu 2? Nach außen war noch alles in Ordnung. Na zewnątrz wszystko było w porządku. Aber sie hatten die erste Liebe verlassen. Ale oni opuścili pierwszą miłość. Und was muss der Herr sagen? Co musi Pan powiedzieć? Wenn du nicht Buße tust, werde ich dir deinen Leuchter wegrücken. Jeśli nie pokutujesz,
to zabiorę ci świecznik twój. Wenn das, was Gott als Zeugnis auf der Erde hat, nicht mehr ihm entspricht, jeśli, dann muss er es wegrücken. Jeśli to, co Bóg ma na tej ziemi, nie odpowiada temu wzorcowi, nie odpowiada Bogu, to Bóg to usunie, zabierze. Das ist ein wichtiger Gedanke für uns persönlich. To jest ważna myśl dla nas, każdego z nas osobiście. Und besonders auch für uns gemeinsam. I również szczególnie dla nas jako wspólnie, jako społeczności. Wir möchten doch gerne ein Zeugnis für Gott sein auf der Erde. Chcemy być świadectwem Bożym na tej ziemi. Aber dann muss unser Leben auch zu ihm passen. Ale nasze życie musi pasować do Boga. Wir möchten gemeinschaftlich Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit sein. Wspólnie razem chcemy być tymi filarami i tą podwaliną prawdy. So schreibt Paulus es an Timotheus in 1. Timotheus 3. Tak pisze właśnie Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście, trzecim rozdziale. Und dann müssen wir diesem Maßstab entsprechen. I musimy odpowiadać temu wzorcowi. Das ist die Ansprache auch für uns aus einem solchen Propheten. To jest ta mowa do nas, właśnie tego proroka. Wir kommen jetzt zu einer vierten Frage. Czwarte pytanie. Und diese vierte Frage lautet, was ist es konkret, was Zefania ansprechen muss, was Gott nicht gefällt? Co, jakie są konkretnie te rzeczy, które, o których musi powiedzieć Sofoniasz i które są niewłaściwe, co nie odpowiada Bogu? Und ich möchte gerne sieben Punkte nennen. Siedem punktów chciałbym tutaj wymienić. Und ich nenne zuerst die Überschrift oder die Zusammenfassung. I najpierw takie streszczenie. In Vers 17 haben wir gelesen, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. 17 wiersz czytamy, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Das ist dieser Punkt, dem Maßstab des Herrn und seinen Gedanken nicht entsprochen. To jest właśnie ten wzór, że nie sprostali temu wzorcowi Bożemu. Das ist wie die Summe, wie die Zusammenfassung. To jest to podsumowanie. Aber jetzt nenne ich gerne sieben einzelne Punkte. Ale teraz właśnie te 7, to jest jakby podsumowanie, a teraz 7 konkretnych punktów. Das erste in Vers 4. Po pierwsze w czwartym wierszu. Es gab in Jerusalem noch einen Überrest des Baal. Czwarty wiersz. W Jerozolimie były jeszcze miejsca resztki Bala, gdzie był Bal. Ein Gedanke vorab. Jeszcze wcześniej jedna myśl. Der Prophet spricht von einem Überrest des Baal. Ten prorok mówi o resztce Bala. Deswegen können wir davon ausgehen, dass dieses Reformbemühen von Josia schon angefangen hatte. Dlatego możemy przyjąć, że te reformy, które powziął Jozjasz, już się zaczęły. Er hatte schon angefangen, das Land zu reinigen. On już to miało, ten początek oczyszczania kraju już się zaczął. Ein Teil dieses Götzendienstes war schon weggeschafft. Część z tych rzeczy bezbożnych zostały już usunięte. Aber es war noch ein Rest da. Ale jeszcze resztka pozostała. Und das muss Gott hier aufdecken. I to Bóg musi odkryć, ujawnić. Der Baal war einer der Hauptgötter der Völker Kanaans. Baal był jednym z tych głównych bożków ludów kananejskich. Und dieser Name Baal, den kann man übersetzen mit Herr. I to imię Baal można przetłumaczyć jako Pan. Und dieser Gott übte eine Herrschaft aus. I ten Bóg wykonywał panowanie. Die Menschen dienten ihm. Ci ludzie służyli mu. Sie stellten ihm, sie brachten ihm Opfer. Ofiarowali mu. So übte dieser Gott eine Herrschaft aus, dass sie sich nach ihm richteten. I oni tak dass sie sich nach ihm richteten. Oni kierowali się w jego ku niemu. Was ist Götzendienst übersetzt für uns? Co to znaczy, jeśli ta służba bożkom, co to znaczy dla nas? Ein Götze ist etwas, das die Zuneigung, die dem Herrn Jesus gehört, wegnimmt. Bożek to jest coś, co zabiera nam naszą skłonność do Pana. Und ein Götze übt Herrschaft aus. I ten Bożek panuje. Ich möchte ein Beispiel machen. Jeden przykład. Das Computerspiel ist so spannend. Gra komputerowa jest tak ciekawa, dass ich früh aufstehe, że wstaję wcześnie rano und spät ins Bett gehe, i późno kładę się spać, um den nächsten Highscore zu schaffen.
aby zdobyć ten, pobić swój rekord, poprzedni rekord. Dann übt es Herrschaft aus. I wtedy ta gra panuje nade mną. Man kann ein Computerspiel machen. Przecież można grać w gry. Aber wenn es Herrschaft ausübt über mein Leben. Ale jeśli ona do tego stopnia mnie opanuje, dann ist es gefährlich. To wtedy jest to niebezpieczne. Und so können wir viele andere Beispiele nehmen. I możemy przytoczyć wiele różnych przykładów. Es kann auch ein spannendes Buch sein. Może to być również bardzo ciekawa książka. Ich weiß nicht, ob man heute überhaupt noch Bücher liest. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj czyta się książki. Aber früher las man Bücher. Ale wcześniej czytało się książki. Da gab es noch kein Amazon Prime und noch kein Netflix. Nie było wtedy Netflixa czy Amazona. Und manchmal hat das Buch Herrschaft ausgeübt. I bywało tak, że ta książka potrafiła zawładnąć człowiekiem. Man wollte gar nichts anderes mehr machen, als nur das Buch lesen. Nie miało się ochoty na nic innego, jak tylko na czytanie książki. Tak wciągało. Dann übt es Herrschaft auf unser Leben aus und wir können nicht mehr frei entscheiden, wie wir dem Herrn gefallen. I to panuje nad nami i nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, aby chcieć służyć Panu. Und das ist Götzendienst, modern gesagt. I przekładając to na nowoczesny język, czy na nowoczesne czasy, to jest właśnie służba bożkom. Der Apostel Johannes schreibt liebevoll, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Apostoł Jan pisze z taką pełną miłością, dziateczki, strzeżcie się przed bożkami. Das zweite, was angesprochen wird, druga rzecz, która jest wymieniona, in Vers 8 am Ende, ósmy wiersz pod koniec. Ihr kleidet euch mit fremdländischer Kleidung. Ubierają się w strój cudzoziemski. Die Kleider sind das, was man nach außen an uns sieht. Ubiór to jest to, co każdy na nas widzi. Unser Verhalten, nasze zachowanie, unsere Gewohnheiten, nasze przyzwyczajenia, unser Auftreten, jak się prezentujemy. Und die Frage ist, passt es zu Gott oder ist es fremd? I pytanie brzmi, czy to pasuje do Boga, czy to jest całkowicie obce? Hier erkannte man sie nicht mehr als solche, die zum Volk Gottes gehörten. Tutaj nie można ich było rozpoznać jako tych z ludu Bożego. Sie hatten die Kleider von anderen Völkern angezogen. Bo oni ubierali się w ubiory innych ludów. Und wir können uns in unserem Verhalten auch ganz anders benehmen, als es für Kinder Gottes richtig ist. I możemy się zachowywać całkiem inaczej, niż jak przystoi dzieciom Bożym. Haben wir vielleicht zwei Gesichter? Czy mamy może dwie twarze? Ein Sonntagsgesicht und ein Montags- bis Freitagsgesicht? Taką tak zwaną twarz niedzielną i twarz na od poniedziałku do piątku? In den Zusammenkünften sind wir freundlich und sagen, wir wollen dem Herrn Jesus folgen. Na zgromadzeniach jesteśmy bardzo przyjaźni i wszędzie powtarzamy wszystkim, że chcemy służyć Panu. Aber in der Woche sieht man nichts davon. Ale w przeciągu tygodnia nic z tego nie widać. Das sind einfach Fragen, die wir uns stellen. To są pytania, które sobie powinniśmy stawiać. Das dritte, was der Prophet anspricht, trzecia rzecz, o której mówi prorok, in Vers 9, dziewiąty wiersz, es wird gesagt, das sind solche, die über die Schwelle springen. Jest tu mowa o takich, którzy przekraczają próg. Das war Aberglaube. To jest ta innowierność. Man dachte, es bringt Unglück, wenn man die Türschwelle betritt. I taki przesąd, że to będzie nieszczęście, jeśli na przykład przekroczy się jakiś próg. Deswegen ist man über die Schwelle gesprungen. Jeśli się nadepnie na próg, dlatego przeskakiwano przez ten próg. Und da war nicht nur Aberglaube, sie füllten auch das Haus des Herrn mit Gewalttat und Betrug. I nie tylko, że to był ten przesąd, ale to też była przemoc i oszustwo. Aberglaube ist auch heute eine Gefahr. I te przesądy to i po dziś dzień jest niebezpieczeństwo. Okultyzmus. Okultyzm. Horoskop. Horoskopy. Gefahren, bei denen wir vorsichtig sein wollen. To są niebezpieczeństwa, z którymi chcemy bardzo uważać, być ostrożni. Und wie ist unser Verhalten im Haus des Herrn? A jakie jest nasze zachowanie w domu Pańskim? Sind wir ehrlich miteinander oder erfüllen wir das Haus des Herrn mit Betrug? Jesteśmy szczerzy wobec siebie, czy wypełniamy dom Pański oszustwem, kłamstwem? Sind wir barmherzig miteinander oder erfüllen wir das Haus des Herrn mit Gewalttat? Jesteśmy miłosierni wobec siebie, a może jednak działamy z przemocą? Das vierte, was
Zefania anspricht. Czwarta rzecz, o której mówi Sofoniasz. Das steht in Vers 11. 11. wiersz. Er redet dieses Volk als Händlervolk an, das mit Silber beladen ist. On mówi o tym ludzie jako lud kramarzy, który jest, tak jak tutaj odważa srebro, który jest obładowany jest srebrem. Wir kennen das auch aus der jüngeren Geschichte. Możemy to też znać z wcześniejszej historii. Dieses Volk der Juden ist oft als Händlervolk bekannt geworden. Ten lud Żydów, żydowski, był znany jako lud handlarzy. Sie haben Gewinn angehäuft und oft nicht mit ganz guten Mitteln. Oni za wszelką cenę zawsze dążyli do zysku i nie zawsze były to te sprawiedliwe czy właściwe środki. Und so war es hier schon zur Zeit von Zefania. I tak samo było już wtedy w czasach Sofoniasza. Es war ihnen nicht zuerst wichtig, dass sie dem Herrn dienen. Nie było dla nich najważniejszym, aby służyć Panu najpierw. Sondern es war ihnen zuerst wichtig, dass sie ihren Reichtum mehrten. Ale najważniejszym dla nich było pomnażanie majątku. Ist das nicht auch ein Thema für uns heute? Czy to nie jest temat dla nas dzisiaj? Reichtum an sich ist kein Verderben. Bo bogactwo samo w sobie to nie jest nic złego, to nie jest jakieś potępienie. Aber wenn man reich werden will, ale gdy się pragnie, dąży się do bogactwa, dann ist es gefährlich. To wtedy jest to niebezpieczne. Paulus schreibt das an Timotheus in 1. Timotheus 6. Paweł pisze o tym do Tymoteusza w pierwszym liście, 6. rozdział. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Was ist uns zuerst wichtig? Co jest dla nas najważniejsze na pierwszym miejscu? Unser eigenes Auskommen, unser eigenes Fortkommen, unser materieller Gewinn. Nasze zyski, to co zarabiamy, nasz przychód, nasz dochód. Oder die Ehre des Herrn. A może jednak chwała Pana? Und wir können das wirklich ganz konkret in unser Leben übertragen. I możemy to konkretnie jeden do jednego przenieść na nasze życie. Wir können zum Beispiel zwei Überstunden machen. Możemy pracować czy robić dwie nadgodziny und etwas mehr verdienen. I zarobić coś więcej. Aber wir können auch zwei Stunden Traktate verteilen. Ale możemy również dwie godziny traktaty rozdawać. Ich weiß sehr wohl, dass man manchmal Überstunden machen muss. Ja doskonale też rozumiem i wiem, że czasem trzeba zostać w pracy na nadgodziny. Und wenn wir darüber nachdenken, denken wir auch nicht an andere. I jeśli o tym rozmyślamy, to nie myślmy w tym momencie o innych. Nein, jeder will, fragt sich selbst. Każdy powinien pytać samego siebie. Und ich glaube, wir erkennen in unserem Leben, was ist wirklich Priorität für mich. I myślę, że każdy jest w stanie osądzić w swoim życiu, co jest dla mnie priorytetem. Der fünfte Punkt ist in Vers 12. Piąty punkt mamy w 12. wierszu. Da spricht der Prophet von solchen, die auf ihren Häfen liegen. Tu prorok mówi o takich, którzy Oder wie ist es bei euch übersetzt? Ich werde die Männer heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, die in ihrem Herzen sprechen und so weiter. Ein bisschen anders, die so auf ohnmächtig in dem Sinne sitzen auf den Resten von Wein. Ja, genau, genau. Czyli mniej więcej chodzi tak, jak my tutaj mamy przetłumaczone, że ci ludzie, którzy jako tacy zdrętwieli czy otępiali, siedzą nad resztkami wina. Das, was dieser Vers ausdrückt, sie waren bequem. I ten wiersz nam jakby pokazuje ich wygodę. Sie haben einfach da gelegen. Po prostu siedzieli czy leżeli. Und haben gedacht, ach, der Herr greift sowieso nicht ein. I sobie myśleli, a Pan i tak tutaj nie zadziała, albo nie, nic nam nie zrobi. Es lohnt sich gar nicht, Energie für ihn zu haben. To nie bardzo się opłaca, by poświęcać swoją energię dla Niego. Und diese beiden Gefahren, die wir gerade haben, gehören zusammen. I te dwie rzeczy właśnie łączą się. Die erste Frage eben mit dem eigenen Wohlstand, dem eigenen Vorankommen. Pierwsze z tym własnym dobrobytem. Da geht es darum, die Energie in die falsche Richtung zu lenken. Tu jest mowa o tym, że tą energię kierujemy w złą stronę. Und jetzt geht es darum, gar keine Energie aufzuwenden. A teraz jest też mowa o tym, że nie chce nam się cokolwiek robić. Faul und bequem sein und gar nichts tun. Być leniwym i wygodnym i nic nie robić. Das waren diese
fünf Punkte hier in Kapitel 1. To jest tych pięć punktów w pierwszym rozdziale. Und dann möchte ich noch zwei Punkte aus Kapitel 3 am Anfang nennen. Jeszcze dwa punkty z aus Kapitel 3. Jeszcze dwa punkty z trzeciego rozdziału. In Vers 2 steht, sie haben keine Zucht angenommen. Sie haben auf keine Stimme gehört. Oni nie przyjęli upomnienia ani nie słuchali żadnego głosu. Hören wir noch, wenn Gott zu uns redet? Czy słyszymy albo słuchamy, gdy Bóg do nas przemawia? Er redet durch sein Wort. Mówi przez swoje słowo. Er redet durch seine Diener. Mówi przez swoich sług. Das ist seine Stimme. To jest jego głos. Aber er redet auch. Ale Bóg mówi też durch die Erfahrungen, die wir im Leben machen. Przez doświadczenia, które doświadczamy w naszym życiu. Das ist seine Zucht, seine Erziehungswege. To są jego drogi wychowywania. Hören wir auf seine Stimme? Słyszymy jego głos, czy słuchamy jego głosu? Sind wir auch bereit, etwas zu korrigieren, was wir feststellen? Czy jesteśmy gotowi skorygować coś, co stwierdzimy, że jest niewłaściwe? Leider muss Gott hier sagen, ihr habt nicht gehört. Niestety Bóg tu musi powiedzieć, nie usłuchaliście. Und dann der letzte Punkt. I ostatni punkt. In Vers 3 werden besonders die Fürsten und die Richter und die Propheten und die Priester angesprochen. W trzecim wierszu jest mowa o książętach, o sędziach, o kapłanach. Es sind die, die im Volk Gottes besondere Verantwortung haben. To są ci, którzy mają szczególną odpowiedzialność w ludzie Bożym. Es sind übertragen auf uns die Väter in den Familien. Przenosząc na nas, to są ojcowie w rodzinach. Es sind diejenigen, die in der Versammlung Verantwortung übernehmen. To są ci, którzy na przykład w zgromadzeniach podejmują odpowiedzialność. Und Gott spricht sie besonders an. I Bóg szczególnie do nich przemawia. Er sagt, ihr müsst ein Vorbild sein für andere. Bóg mówi, musicie być przykładem dla innych. Er sagt, ihr müsst besonders vorangehen in Treue. Musicie szczególnie iść w tej wierności. Ihr müsst das Wohl der Herde, der Geschwister suchen. Musicie szukać, aby dobra wierzących, dobra tej trzody. Und nicht euch selbst und eure Ehre. A nie szukać swojej chwały, swojego dobra. Und ich möchte einfach für mich ganz persönlich und wir alle für uns diese sieben Punkte auf unser Gewissen wirken lassen. I pozwólmy, aby te siedem punktów działały na każdego z nas osobiście i na nasze sumienia. Wie ist es im Blick auf Götzendienst? Jak to wygląda, jeśli chodzi o bożki? Wie ist es mit der fremden Kleidung, das was man nach außen an uns sieht? Jak to widać, jak nasza zewnętrzna strona wygląda? Wie ist es mit unserem Verhalten im Haus Gottes? Jak się zachowujemy w domu Bożym? Wie ist es mit unserem Streben nach materiellem Vorankommen? Jak wygląda nasze dążenie do tych materialnych rzeczy? Wie ist es mit unserer Bequemlichkeit im Blick auf die Arbeit für den Herrn? Jak wygląda nasza z naszą wygodnością, jeśli chodzi o pracę dla Pana? Es gibt so einen interessanten Spruch. Jest ciekawe przysłowie. Man müsste mal. Wypadałoby albo trzeba by było zrobić. Man müsste mal einen Besuch machen. Trzeba by było albo wypadałoby kogoś odwiedzić. Man müsste mal eine Evangelisation haben. Wypadałoby zrobić ewangelizację. Man müsste mal in der Bibel lesen. Wypadałoby poczytać trochę Biblię. Aber man müsste mal, das ist so unkonkret. Ale to słówko, to ten zwrot, wypadałoby, to jest tak bardzo niekonkretne. Wer muss denn? Kto? Kto musiałby? Das ist das Problem bei diesem man müsste mal. Właśnie w tym wypadałoby, to jest ten problem. Kto ma to zrobić? Wollen wir neu anfangen. Chciejmy jakby na nowo rozpocząć. Wirklich Energie in der Sache des Herrn einzusetzen. Aby tą energię w tych sprawach pańskich wprowadzić, aby ona działała. Der sechste Punkt, wollen wir wirklich hören auf Gottes Wort. Szósty punkt, chciejmy słuchać Słowa Bożego. Und der siebte Punkt, wollen wir besonders als solche, die Verantwortung im Volk Gottes haben. I ostatni punkt, chciejmy być tymi, którzy mają odpowiedzialność, którzy biorą tą odpowiedzialność. In Treue ein gutes Vorbild sein. I być w wierności tym dobrym przykładem. Und jetzt komme ich zur letzten Frage für den ersten Teil. I ostatnie pytanie dla pierwszej części.
Warum stellt der Prophet das denn vor? Was ist seine Absicht? Dlaczego to prorok przedstawia? Co jest jego zamiarem? Und die Absicht haben wir in Kapitel 2, Vers 1 bis 3 gelesen. I ten zamiar czytaliśmy w wierszach od 1 do 3. Und er fordert auf. I on wzywa do pokuty. Das erste, was er sagt, geht in euch und sammelt euch. Idźcie albo zbierzcie się. Manchmal müssen wir uns sammeln, mal stehen bleiben, mal in uns gehen. Czasami musimy się zebrać, zatrzymać się wokół siebie, zgromadzić się. Und ich meine, das ist vielleicht eine passende Aufforderung in unserer Zeit. I myślę, że jest to bardzo odpowiednie wezwanie w naszych czasach. Seht ihr, da kam ganz plötzlich dieses Coronavirus. Zobaczcie, nagle wybuchła ta pandemia koronawirusa. Und auf einmal hat sich ganz viel verändert. I nagle mnóstwo rzeczy się zmieniło. Dinge, an die wir uns über Jahre gewöhnt hatten, waren nicht mehr möglich. Rzeczy, do których byliśmy przez lata przyzwyczajeni, nagle przestały być możliwe do czynienia. So schnell kann das gehen. Tak szybko to się może posuwać. Hätte keiner erwartet. Nikt przecież z nas nie oczekiwał, że tak będzie, nie spodziewał się. Redet Gott zu den Menschen dadurch? Czy Bóg mówi przez to do ludzi? Ja, das tut er. Tak. Aber er redet auch zu uns. Ale mówi również i do nas. Und er sagt, geht in euch. I mówi, wejrzyjcie w siebie. Haltet mal ein und überlegt mal, was ist euch wirklich wichtig. Zatrzymajcie się i przemyślcie, jakie macie priorytety. Entspricht mein Leben noch dem Maßstab Gottes? Czy moje życie odpowiada temu wzorcowi Bożemu? Und dann sagt er etwas Zweites. I mówi jeszcze drugą rzecz. Sucht den Herrn. Szukajcie Pana. Ein junger Bruder sagte mir. I pewien młody brat powiedział mi. Ich habe mich immer auf die Konferenzen gefreut. Zawsze cieszyłem się z konferencji. Und auf einmal sind sie alle ausgefallen. I nagle żadna nie mogła i nie jest zorganizowana. Und ich habe gemerkt, ich hatte gar nicht mehr selber in der Bibel gelesen. Ale przez to też zauważyłem, że ja sam w ogóle nie czytałem Biblii. Ich war immer von Konferenz zu Konferenz gefahren. Ja jeździłem z konferencji na konferencję. Und jetzt habe ich wieder selber angefangen in der Bibel zu lesen. I teraz, gdy ich nie ma, zacząłem sam czytać Biblię. Er freute sich auf die Konferenzen, wenn sie bald wieder sein können. Oczywiście on cieszy się na powrót, gdy będziemy mogli je znowu organizować. Aber er hatte gemerkt, es war etwas zu kurz gekommen. Ale on zauważył, że to wszystko było trochę niewłaściwe. Und er hatte wieder neu angefangen den Herrn zu suchen. I zaczął jakby i zaczął na nowo szukać Pana. Ist das nicht genau das, was wir eben bei Josia gefunden hatten? Czy to nie jest właśnie to, co mogliśmy znaleźć w przypadku Jozjasza? Als er 16 Jahre war, er fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Gdy miał 16 lat, zaczął szukać Boga swojego ojca Dawida. Wenn wir in uns gehen und vielleicht etwas feststellen, was dem Herrn nicht gefällt. Jeśli spojrzymy na siebie i stwierdzimy coś, co się Panu nie podoba, dann sollen wir dabei nicht stehen bleiben. To nie zostańmy przy tym, nie trwajmy w tym. Dann dürfen wir es ihm sagen, aber ihn neu suchen. To możemy mu to wyznać i na nowo go poszukać. Das dritte, was der Prophet sagt, trzecia rzecz, którą prorok mówi, ihr sanftmütigen, ihr demütigen. Bądźcie tymi łagodnymi albo ukuszcie się. Er spricht die Haltung an. On mówi do zachowania. Müssen wir vielleicht die Haltung korrigieren? Może nasze zachowanie trzeba skorygować? Waren wir vielleicht stolz geworden? Może staliśmy się zbyt dumni? Wir wissen so viel von der Wahrheit? Przecież tak wiele wiemy o prawdzie. Wir wollen noch festhalten an Gottes Wort? To my chcemy trzymać się Słowa Bożego. Das ist eine Gefahr. To jest też to niebezpieczeństwo. Natürlich wollen wir festhalten an Gottes Wort. Oczywiście chcemy trzymać się Słowa Bożego. Aber es gibt nichts, auf das wir stolz sein könnten. Ale wcale to nie chodzi o to, abyśmy byli dumni z tego my albo ja. Das vierte, was er sagt, wirkt Gottes Recht, sucht seine Gerechtigkeit und sucht Demut. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Und so kann es zu einem Aufleben kommen. I to może doprowadzić do takiego ożywienia. Zu neuem Schwung in der Sache Gottes. Do takiego nowego porywu w sprawie Bożej. Zu einer Belebung des Zeugnisses. Do orzeźwienia świadectwa. Wir haben jetzt angefangen etwas mit diesem Propheten. Zaczęliśmy teraz rozważać tego proroka. Wer war dieser Mann? Kim był ten człowiek?
Zu wem hat er gesprochen und in welcher Zeit? Do kogo i w jakim czasie mówił? Was ist sein Thema? Co jest jego tematem jego mowy? Welche Dinge muss er konkret ansprechen, die im Volk Gottes nicht gut waren? Jakie rzeczy musiał konkretnie wymienić, które nie były właściwe? Und warum tut er das? I dlaczego? Eben um zur Umkehr zu führen. Dlatego, aby ich przyprowadzić do pokuty, do zawrócenia. Damit es neue Belebung gibt. Aby było to nowe ożywienie. Dabei bleibt der Prophet nicht stehen. Ale na tym nie kończy się ta, powiedzmy, misja tego proroka. Er geht weiter und zeigt den wunderbaren Segen, den Gott für sein Volk bereithält. On idzie dalej i pokazuje to cudowne błogosławieństwo, które Bóg dla swojego ludu ma przewidziane. Und vielleicht dürfen wir uns damit gleich noch etwas beschäftigen. I może jeszcze będziemy mogli przez chwilę się tym zająć. Zrobimy 15 minut przerwy. Księga Sofoniasza. Chwilę się tym zająć.
Podano pieśń numer 216, trzecia zwrotka. Bevor wir die Bibel aufschlagen, wollen wir noch zusammen beten. Zanim otworzymy Biblię, to pomodlimy się. Herr Jesus, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, bitten wir um deine Hilfe. Panie Jezu, gdy teraz będziemy otwierali Twoje Słowo, to chcemy Cię prosić o Twoją pomoc. Wir haben das tiefe Bewusstsein, dass wir deine Hilfe nötig haben. Jesteśmy tego głęboko świadomi, że potrzebujemy Twojej pomocy.
Bitte gib du die richtigen Worte. Prosimy Cię, byś Ty dał właściwe słowa. Bitte bewahre du uns vor Müdigkeit. Prosimy Cię, byś Ty nas zachowywał przed zmęczeniem. Bitte gib, dass dein Wort in unseren Herzen etwas bewirkt. Prosimy Cię, aby Twoje Słowo coś zdziałało w naszych sercach. Wir danken dir, dass du uns segnen möchtest. Dziękujemy Ci za to, że chcesz nas błogosławić. Amen. Amen. Wir lesen das dritte Kapitel aus dem Propheten Zephania. Trzeci rozdział przeczytamy z proroka Sofoniasza. Biada butnemu, splamionemu tyrańskiemu miastu. Nie słucha wołania, nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. Jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia, każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go, lecz złoczyńca nie zna wstydu. Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, tak że nikt po nich nie chodzi. Ich miasta są spalone bez mieszkańców, myślałem. Na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie. Będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem, lecz oni tym gorliwiej popełniali nadal wszelkie swoje złe uczynki. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, by wylać na nie swoją popędliwość, cały żar gniewu swojego. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Spoza strumieni kuszytów moi wyznawcy, rozproszeni mój lud, przyniosą mi dary. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie, gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz już się chełpić na mojej świętej górze. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu. Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Pan oddalił Twoich przeciwników, odpędził Twoich nieprzyjaciół. Pan, Król Izraela, jest pośród Ciebie. Już nie doznasz nieszczęścia, w owym dniu powiedzą do Jeruzalemu. Nie bój się, Syjonie, niech nie opadają Twoje ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, On zbawi. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z Ciebie tak, jak się weselą w święta. Usunę spośród Ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznało hańby. Oto ja w owym czasie położę kres wszystkim Twoim ciemiężycielom. Wspomogę to, co kuleje, zbiorę to, co rozproszone. Obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. W owym czasie przywiodę Was z powrotem i zgromadzę Was w tym czasie. Zaprawdę obdarzę Was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienił wasz los, mówi Pan. Für mich ist dieses Kapitel sehr beeindruckend. Ten rozdział wywiera na mnie wielkie wrażenie. Und ich möchte vorab vier Punkte nennen, die mich wirklich sehr beeindrucken. I chciałbym wymienić teraz cztery punkty, które to wrażenie na mnie robią. Das erste. Pierwsze. In dem Abschnitt Vers 1 bis Vers 7. Urywku od 1 do 7 wierszach. Wo der Herr sich nochmal an das Gewissen des Volkes wendet. Gdy Pan jeszcze raz zwraca się do sumienia tego ludu. Da sagt er, so bin ich. To on mówi, taki jestem. So seid ihr. A tacy wy jesteście. Aber so bin ich. Ale ja właśnie jestem taki. Und ich bleibe unveränderlich derselbe. Ja nie pozostaję niezmienny, ja się nie zmieniam. Das finden wir in Vers 5. To mamy w piątym wierszu. Der Herr sagt, der Herr ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht. Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia, piąty wiersz. So ist der Herr. Taki jest Pan.
Und er ändert sich nicht. I on się nie zmienia. Und auch wenn sein Volk ganz anders ist. I nawet jeśli jego lud jest całkowicie inny, er bleibt derselbe. To on jest taki sam. Und er sagt weiter, morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło. Und das weist hin auf die Zeit des tausendjährigen Reiches. I to wskazuje na tysiącletnie królestwo. Da wird der Herr Jesus tatsächlich jeden Morgen die Ungerechten richten. I wtedy faktycznie Pan będzie każdego poranka sądził niesprawiedliwych. Dann wird er handeln entsprechend seinem Wesen und auf der ganzen Erde wird es so sein. On będzie działał tak, jak to odpowiada jemu i na całej ziemi tak to będzie. Und das stellt er dem Volk gegenüber, das er beurteilt. I on to przeciwstawia temu ludowi, który właśnie ocenia czy osądza. Er sagt, so bin ich. I mówi, taki ja jestem. Und jeden Morgen, früh an jedem Morgen stelle ich das Recht wieder her. I każdego poranka ja wywodzę na światło prawo. Und was macht ihr? A co wy czynicie? Vers 7 am Ende. Siódmy wiersz pod koniec. Ihr macht euch früh auf und tut Böses. Nadal czynicie swoje złe uczynki, czy wstajecie i nadal czynicie swoje złe uczynki. Dass der Herr morgens, jeden Morgen sein Recht ans Licht stellt. To, że Pan każdego poranka na światło wywodzi swoje prawo, das finden wir auch an anderen Stellen. To mamy też w innych miejscach. Psalm 101. Psalm 101. Vers 8. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes vertilgen. 101, 8 wiersz. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. So wird es im tausendjährigen Reich sein. Tak właśnie będzie w tysiącletnim królestwie. Jeden Morgen wird es Gericht geben an denen, die sich offen auflehnen gegen den Herrn. Każdego poranka będzie sąd nad tymi, którzy przeciwstawiają się Panu, którzy odrzucają go. Darauf weist prophetisch dieser Vers hin, den wir hier gelesen haben. Na to właśnie proroczo wskazuje ten wiersz, który właśnie przeczytaliśmy. Dann wird es auf der Erde so sein, wie es dem Herrn und seinem Wesen entspricht. I wtedy na ziemi będzie tak, jak to odpowiada Panu i jego istocie. Und heute sagt er, seht mal, so bin ich und wie seid ihr? A dziś Pan mówi, ja jestem taki, a jacy wy? Die zweite Sache, die sehr beeindruckend ist. Druga rzecz, która wywiera wrażenie na mnie. Das sind die Verse 8. Ist der Vers 8. To jest ósmy wiersz. Der Herr sagt, ich werde handeln. Pan mówi, ja będę działał. Wir haben den Aufruf empfunden. Steht auf, verlasst eure Bequemlichkeit, tut Buße, handelt, dient mir. Słyszeliśmy to wezwanie, zacznijcie działać, pokutujcie, służcie mi. Aber auf diesen Aufruf würde es nur wenig Resonanz geben. Ale na to zawołanie Pana ta odpowiedź była niewielka. Aber der Herr sagt, ich mache mich auf und handle. Ale Pan mówi, ja zacznę działać. Und denen, die an ihn glauben, sagt er, wartet auf diesen Tag. I tym, którzy wierzą w Niego, mówi, czekajcie na ten dzień. Und ich werde alle, die gegen euch sind, zusammenbringen, um sie zu vernichten. I tych wszystkich, którzy są przeciwko wam, zgromadzę i zniszczę, zniweczę. Das ist das, was die Glaubenden aus Israel betrifft. To jest to, co się tyczy wierzących z Izraela. Sie erwarten einen Segen auf der Erde. Oni oczekują tego błogosławieństwa na tej ziemi. Und sie wissen, dieser Segen kommt erst, wenn die Feinde gerichtet sind. I oni wiedzą, że to błogosławieństwo będzie dla nich dopiero wtedy, gdy nieprzyjaciele będą zniszczeni. Das ist die Reihenfolge für diesen Überrest. To jest ta kolejność dla tej resztki. Heute Bedrängnis. Dzisiaj, co prawda, utrapienie, dann das Gericht an den Feinden, czy ucisk, potem sąd nad nieprzyjacielem und dann gehen sie ein in den Segen des Reiches. I potem na końcu wejdą w to błogosławieństwo Królestwa. Und wie ist es für uns? A jak to wygląda dla nas? Für uns kann es auch sein, dass es heute Bedrängnis gibt. Dla nas też może być tak, że dzisiaj cierpimy ucisk. Aber wir warten nicht auf das Gericht an den Feinden. Ale my nie czekamy na ten sąd nad nieprzyjacielem, czyli nad nieprzyjaciółmi. Wir warten auf das Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung. My czekamy na przyjście Pana Jezusa po nas, aby nas pochwycić. Und wir warten nicht auf Segen auf der Erde. I nie czekamy na te ziemskie błogosławieństwa. Wir warten, dass er uns einführt in den Himmel. My czekamy, aby nas wprowadził do nieba. Und er kann heute kommen.
a on może dzisiaj przyjść. Es muss nicht erst Gericht geübt werden. Nie musi być najpierw wykonany sąd. Nein, wir warten, dass er kommt und uns einführt in den Segen des Himmels. Nie, czekamy, żeby on przyszedł i wprowadził nas w błogosławieństwo nieba. Aber auch darin ist er der Handelnde. Ale i w tym jest on tym, który działa. Er selbst wird kommen. On sam przyjdzie. Und er wird uns zu sich nehmen. I on weźmie nas do siebie. Ein dritter Gedanke, der mich sehr beeindruckt. Trzecia myśl, która mnie porusza. Der Herr spricht in Vers 9 bis Vers 13 von dem Segen, den er schenkt. Od 9 do 13 wiersza Pan mówi o błogosławieństwie, które daje, daruje. Was hättest du gemacht? Co ty uczyniłbyś, uczyniłabyś? Da ist ein Volk, das hast du gerettet. Jest lud, który właśnie uratowałeś, uratowałaś. Dem hast du ein wunderbares Land geschenkt, Kanaan. Darowałeś, czy darowałaś mu ten wspaniały kraj kananejski. Und dann verlässt dieses Volk dich und dient den Götzen. I ten lud cię opuszcza całkowicie i służy bożkom. Und du hast Jahrhunderte Geduld. I masz setki lat cierpliwość. Und du schickst Propheten und Propheten und Propheten. I wysyłasz do nich posłańców czy proroków i wysyłasz ich i wysyłasz i wysyłasz. Aber sie kehren nicht um. Ale oni ciągle nie zawracają. Was würdest du machen? Co uczyniłbyś, czy uczyniłabyś? Ich würde aufgeben. Ja bym sobie dał spokój. Es hat keinen Zweck. Bo to nie ma sensu. Dieses Volk ist die Mühe nicht wert. Ten lud nie jest warty mojego czasu. Wie gut, dass unser Gott anders ist. Jak dobrze, że nasz Bóg jest inny. Wie oft habe ich ihn schon enttäuscht. Jak wiele razy ja go rozczarowałem. Aber er hat mich nicht aufgegeben. Ale on nie odpuścił sobie. Er gibt niemanden auf. Bo on nikogo nie porzuca, z nikogo nie rezygnuje. Und er wird die Segensabsichten, die er hat, umsetzen. I on te zamiary, by błogosławić, które on ma wobec nas, on je wprowadzi w czyn. Und das vierte, was ich so beeindruckend finde, i czwarta rzecz, która mnie tak porusza albo zadziwia. Der Herr erlaubt einen Blick in sein Herz. Pan daje nam wejrzenie w jego serce, w swoje serce. Er hatte das Herz des Volkes aufgedeckt. Odkrył serce tego ludu. Aber dann erlaubt er einen Blick in sein Herz. Ale on też pozwala nam spojrzeć w jego serce. Das ist Vers 17. 17 wiersz. Der Herr freut sich über dich mit Wonne. Raduje się z ciebie, u nas jest niezwykłą radością, a w niemieckim z wonnością. Er ruht in seiner Liebe. On odnowi swoją miłość albo spoczywa w swojej miłości. So sehr liebt er dieses Volk. Tak bardzo miłuje ten lud. So sehr liebt er alle die Seinen. Tak miłuje swoich. Und so freut er sich, wenn er sie segnen kann. I tak bardzo się cieszy, gdy może ich błogosławić. Möchte gerne jetzt diesen Segen, den er für sein Volk aufbereitet hat, kurz vorstellen. Chciałbym krótko przedstawić to błogosławieństwo, które ma dla swojego ludu. Und ich möchte das dann auch geistlich anwenden auf uns. I chciałbym to duchowo przełożyć na nas. Wenn wir diesen Propheten lesen, gdy czytamy tego proroka, dann spricht er von dem Segen, den der glaubende Überrest Israels in der Zukunft erlangen wird. Widzimy to błogosławieństwo, które ta resztka w przyszłości osiągnie. Es ist ein Segen, den er hier auf der Erde erleben wird. To jest to błogosławieństwo, które oni przeżyją tutaj na tej ziemi. In der Zeit des neuen Bundes. W czasie tego nowego przymierza. Mit uns wird dieser neue Bund nicht geschlossen. Z nami to nowe przymierze nie jest zawarte. Aber wir dürfen auch Segnungen von Gott empfangen. Ale również możemy otrzymać błogosławieństwa od Boga. Wir sind jetzt schon gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Już teraz jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Und wir werden einmal dort sein, wo dieser Segen liegt im Himmel. I będziemy kiedyś tam, gdzie to błogosławieństwo już jest w niebie. Diesen Unterschied wollen wir im Kopf behalten. Zapamiętajmy tą różnicę. Wenn wir die Anwendung für uns machen. Jeśli będziemy to stosowali do siebie. Ich möchte 10 Punkte nennen. I teraz chciałbym przedstawić 10 punktów. Den ersten in Vers 9. Pierwszy z nich, 9 wiersz. Der Herr schenkt reine Lippen. Er verwandelt die Lippen der Völker in reine Lippen. Pan daruje czyste wargi. Przemienia wargi tego ludu na czyste wargi. Der natürliche Mensch kann Gott nicht dienen. Człowiek z natury nie może służyć Bogu. Er ist verdorben durch die Sünde. Jest przeżarty grzechem.
Und es ist eine Verwandlung nötig. Albo jest zgubiony przez grzech i konieczne jest przemienienie. Wir lesen das auch im Propheten Jeremia. To czytamy też w proroku Jeremiaszu. Er wird ein neues Herz geben. On da nowe serce. Ich glaube, das ist Kapitel 32. 31 rozdział. Nein, ich finde diesen Vers jetzt nicht. Hesekiel, glaube ich, ja. Ja, danke schön. Genau. Ezekiel 36, Vers 26. Ezechiela 36, 26 wiersz. I dam wam nowe serce i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Ja, sie werden ein neues Herz und einen neuen Geist haben. Tak, otrzymają nowe serce i nowego ducha. Und das deutet Zephania hier an, wenn die Lippen in reine Lippen verwandelt. I to właśnie na to wskazuje Sofoniasz, gdy mówi, że te wargi będą zmienione na czyste. Und was dürfen wir wissen? A co, czego możemy być pewni? Co, możemy wiedzieć? Wir haben ein neues Leben. Mamy nowe życie. Und der Herr Jesus erklärt es dem Johannes. I Pan Jezus wyjaśnia to Janowi. Es ist ein Leben von ganz neuer Art. To jest życie nowego rodzaju. Er sagt Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Do Nikodema mówi, co jest z ciała, jest cielesne. Aber was aus dem Geist Gottes geboren ist, das ist etwas ganz anderes, das ist Geist. Ale to, co się narodzi z ducha, to jest duchem czy duchowe. So haben wir ein ganz neues Leben. I tak też mamy całkiem nowe życie. Und dieses neue Leben kann Gott nur gefallen. Es will nur das tun, was Gott gefällt. A to nowe życie może się tylko i wyłącznie podobać Bogu, bo ono czyni tylko i wyłącznie to, co się Bogu podoba. Das ist eine Segnung, die wir besitzen dürfen. To jest to błogosławieństwo, które możemy posiadać. Es gibt noch etwas, was in diesem Vers 9 angedeutet wird. I jest jeszcze coś, co w tym 9. wierszu jest podkreślone. Es wird einmal die Sprachverwirrung aufhören. Ta wielorakość językowa ustanie. Seit Babel können die Völker nicht mehr mit einer Stimme den Herrn loben. Od momentu wieży Babel te wszystkie ludy nie są w stanie wysławiać Pana jednym głosem. Sie haben unterschiedliche Sprachen. Mamy przeróżne języki. Aber es wird einmal möglich sein, mit einer Stimme, mit einem Mund den Herrn anzurufen und zu loben. Ale będzie kiedyś taki moment, że będzie to możliwe, aby jednym głosem, jednymi usty wysławiać Pana. Für uns wird das Wirklichkeit im Himmel. Dla nas będzie to urzeczywistnione w niebie. Wenn wir das neue Lied singen. Gdy zaśpiewamy tą nową pieśń, dann brauchen wir keine Übersetzung mehr. Nie będzie potrzeba tłumaczenia. Dann werden wir eine Sprache, in einer Sprache dem Herrn Lob und Ehre singen. To wtedy będziemy Panu jednym językiem wznosili cześć i chwałę. Das zweite, was an Segnung gezeigt wird in Vers 9 am Ende, der Herr schenkt Einmütigkeit. Druga rzecz, którą widzimy w tym jako to błogosławieństwo, to jest też 9. wiersz pod koniec. Służyć mu jednomyślnie. Einmütig, mit einer Schulter wird man dem Herrn dienen. Jednomyślnie. Ein Schulter? Eine Schulter, also. Jakby ręka w rękę, czy ramię w ramię. Ich lese mal einen Vers dazu aus dem Römerbrief. Jeden wiersz do tego z listu do Rzymian. Da sehen wir, dass das heute schon Gottes Wunsch für uns ist. To nam pokazuje, że to już dzisiaj jest dla nas, jest to życzeniem Bożym, aby tak było. Römer 15, vers 5. 15 rozdział Rzymian, 5 wiersz. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Und vers 6, no, Entschuldigung. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. 6 wiersz jeszcze. Ist das Wirklichkeit? Sind wir einerlei gesinnt? Czy to jest rzeczywistością u nas? Czy jesteśmy tak samo usposobieni? Können wir wirklich einmütig Gott loben? Czy jesteśmy w stanie jednomyślnie Boga wielbić? Oder ist da Streit?
A może pojawia się kłótliwość? Ist vielleicht Abneigung oder Hass im Herzen? Może jest jakaś nienawiść w sercu? Bitterkeit einer auf den anderen? Jakieś zgorzknienie jeden na drugiego? Es gibt nur eine Möglichkeit oder eine Basis, auf der wir gleichgesinnt sein können. Jest tylko jedna podstawa, na jakiej możemy być jednomyślni. Diese Basis ist das Wort Gottes. Tym podłożem jest Słowo Boże. In der Politik versucht man einen Kompromiss zu finden. W polityce próbuje się znaleźć kompromis. Und wir sehen das in Deutschland und in Polen, dass das nicht funktioniert. I możecie zauważyć, my w Niemczech, wy w Polsce, że to nie działa do końca. Und in der Versammlung funktioniert das auch nicht. I w zgromadzeniu polityka też nie zadziała. Die Grundlage ist nicht ein guter Kompromiss. Bo podłożem to nie jest uzyskać dobry kompromis. Die Grundlage ist Gottes Wort. Podłożem jest, czy tym fundamentem jest Słowo Boże. Und auf dieser Grundlage sollen wir gleichgesinnt sein. I na tym podłożu mamy być jednomyślni, tak samo usposobieni. Und dann können wir auch einmütig Gott dienen. I wtedy będziemy mogli jednomyślnie służyć Bogu. Im Himmel wird das einmal so sein. W niebie będzie to kiedyś tak. Da gibt es keinen Streit mehr. Nie będzie kłótni. Da wird keiner mehr sagen, der singt aber so laut. Nie będzie nikt mówił, o, patrzcie, ten to się tak głośno śpiewa. Oder der hat so ein komisches Hemd an. Albo ten taką śmieszną koszulę sobie dzisiaj ubrał. Oder der muss ja immer in der ersten Reihe stehen. Albo ten to się zawsze pcha do pierwszego rzędu. Das gibt's da nicht mehr. Nie będzie czegoś takiego. Wie herrlich wird das sein. Jak wspaniałe to będzie. Aber es muss heute nicht anders sein. Ale i dzisiaj wcale nie musi być inaczej. Und was ist die Lösung? Jak jest wyjście z tej sytuacji? Wenn es mir weniger um mich und mehr um den Herrn geht. Jeśli będzie nam zależało mniej na nas samych, a bardziej na Panu, dann wird es auch Einmütigkeit geben können. To wtedy ta jednomyślność będzie możliwa i wśród nas teraz. Das dritte, was wir finden in Vers 10, trzeci punkt, który widzimy w 10. wierszu. Die der Herr rettet, ci, których Pan wyratuje, die werden für ihn wie eine Opfergabe sein. Będą dla niego jako dar ofiarny. Meine zerstreute Schar, die zu ihm gerufen haben, die wird ihm als Opfergabe dargebracht. Vers 10. Rozproszony mój lud przyniesie mi dary, albo będzie tym darem dla mnie. Es ist der gleiche Gedanke, den wir auch in Römer 12 finden. To jest ta sama myśl, którą mamy w Rzymian 12. Römer 12, Vers 1. 12, pierwszy wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Unser ganzes Leben. Mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist. Nasze całe życie, nasze ciało, nasza dusza, nasz duch. Dürfen wir Gott wie ein Opfer geben. Możemy to wszystko dać Bogu jako ofiarę. Dann werden wir ihm dienen. I wtedy będziemy mu służyć. Dann werden wir ihn loben und ihn preisen. Wtedy będziemy go chwalić i go sławić. Und so wird dieser Überrest einmal eine Opfergabe für den Herrn sein. I kiedyś ta resztka będzie właśnie takim darem dla niego. Und wir dürfen ihm heute schon so zur Verfügung stehen. I również my dzisiaj możemy mu w ten sposób być dla niego do dyspozycji. Eine vierte Segnung in Vers 11. Czwarte błogosławieństwo w 11. wierszu. Die stolz frohlockenden sind aus der Mitte entfernt. Gdyż usunę wtedy spośród ciebie pyszałków. Alle Eigenwille, alle Überheblichkeit, alles Böse wird weggenommen sein. Wszelka samowola, wszelkie wynoszenie się, to wszystko będzie usunięte. Darauf freuen wir uns, oder? Z tego się cieszymy, prawda? Für uns wird das ja bei der Entrückung der Fall sein. Dla nas to się wydarzy w momencie pochwycenia. Und ich möchte uns einmal kurz diese Frage stellen. I krótko chciałbym postawić to pytanie przed nasze serca. Wenn wir an die Entrückung denken, gdy pomyślimy sobie o pochwyceniu, worauf freuen wir uns dann? Z czego się cieszymy? Vielleicht ist die erste Antwort, ich freue mich dann, dass keine Krankheit, keine Schmerzen mehr da sind. Może pierwszą odpowiedzią jest, bo nie będzie już żadnych chorób, nie będzie bólu. Und das wird wirklich so sein.
I faktycznie tak to będzie. Stell dir das mal vor, keine Kopfschmerzen mehr. Wyobraźcie sobie, nie ma już bólu głowy. Keine Rückenschmerzen mehr. Nie ma bólu kręgosłupa. Kein Stock mehr nötig. Niepotrzebna laska. Keine Schmerzen mehr. Żadnych bólów. Vielleicht sagt ein anderer. A może ktoś inny powie? Ich freue mich, weil ich dann nicht mehr müde werde. Cieszę się z tego, że już nigdy nie będę zmęczony. Vielleicht geht uns das manchmal Sonntag so. Może czasem w niedzielę tak mamy. Wir beschäftigen uns mit dem Herrn Jesus. Zajmujemy się Panem Jezusem. Und dann werden wir müde. I męczy nas to. Unsere Gedanken gehen spazieren. Nasze myśli idą tak jakby na spacer. Im Himmel werden wir nicht mehr müde. W niebie nigdy się nie będziemy męczyć. Wir werden immer den Herrn Jesus anschauen und Freude haben. Będziemy zawsze patrzeć na Pana i będziemy mieć z tego zawsze radość. Aber es gibt noch etwas, worauf wir uns freuen. Ale jest jeszcze coś, z czego się cieszymy. Wir werden nichts mehr zu tun haben mit der Sünde. Już nigdy, nigdy nie będziemy mieli do czynienia z grzechem. Kein böser Gedanke wird mehr kommen. Nie będzie już żadnej złej myśli, która by nam przyszła. Kein Streit wird mehr untereinander sein. Nie będzie żadnej kłótni między nami. Und wir empfinden tief diese Dinge, böse Gedanken, Sünden, die hindern uns, den Herrn Jesus zu genießen. I możemy to odczuć, że te właśnie myśli przeszkadzają nam, aby rozkoszować się Panem. Und diese Hindernisse werden einmal alle weggetan sein. I te wszystkie przeszkody będą właśnie wtedy usunięte. Wir lesen einen Vers aus 2. Korinther 5. Przeczytajmy jeden wiersz z 2 Koryntian 5. Vers 4. Czwarty wiersz. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Paulus schreibt als einer, der in der Hütte war, seinem schwachen menschlichen Körper. Paweł pisze jako ten, który jest w namiocie, w swoim słabym ciele. Und wir sind alle noch in dieser Hütte. I my wszyscy jesteśmy w tych namiotach. In unserem Körper, der mit Schwachheit und Sünde zu tun hat. W tym ciele, które połączone czy powiązane jest z grzechem i Schwachheit, ja? Mhm. I ze słabością. Und Paulus sagt, deswegen seufzen wir. I Paweł mówi, dlatego wzdychamy. Ja, wegen der Schwachheit. Tak, z powodu słabości. Aber auch wegen der Sünde. Ale i z powodu grzechu. Und er sagt, wir sehnen uns. Wir sehnen uns. I mówi, tęsknimy, wzdychamy. Wir möchten gerne überkleidet werden. Chcielibyśmy już być przemienieni, przyobleczeni, przemienieni. Wir möchten gerne den Herrlichkeitsleib haben. Chcielibyśmy mieć to ciało chwalebne, chwały. Weil wir dann bei Christus sind. Bo wtedy jesteśmy u Chrystusa. Und weil wir ihn dann sehen, wie er ist. Bo wtedy widzimy go takim, jakim jest. Darauf freuen wir uns, oder? I z tego się cieszymy, czyż nie? Einmal wird all das weg sein, für immer entfernt, was uns jetzt noch stört, den Herrn Jesus zu genießen. Bo kiedyś to wszystko, co nam teraz jest przeszkodą, by się cieszyć z Pana Jezusa, będzie usunięte. Eine fünfte Segnung. Piąte błogosławieństwo. In Vers 12. Dwunasty wiersz. Zuflucht beim Herrn. Zuflucht beim Herrn, Sicherheit beim Herrn. Sie werden zum Namen des Herrn Zuflucht nehmen. Oni będą ufać imieniu Pana albo znajdą schronienie, ucieczkę w Panu. Bei dem Herrn wird es ewig Sicherheit geben. W Panu będzie ta wieczne pewne miejsce, wieczne schronienie. Dann gibt es keine Feinde mehr, die Schaden zufügen. Nie będzie nieprzyjaciół, którzy szkodzą. Im Mittelalter haben die Menschen Schutz gesucht. W średniowieczu szczególnie ludzie szukali ochrony. Und sie haben starke Mauern um ihre Städte und Burgen gebaut. I budowano bardzo mocne czy wielkie potężne mury wokół swoich miast czy zamków. Und diese Mauern gaben Schutz gegen den Feind. I te mury stanowiły ochronę czy dawały ochronę przed nieprzyjacielem. Aber irgendwann wurden die Kanonen erfunden. Ale w końcu czy wynaleziono działa czy armaty. Da war dieser Schutz nicht mehr ausreichend. I wtedy ta ochrona w postaci muru nie była już wystarczająca. Wie wird es denn im tausendjährigen Reich sein? A jak to będzie w tysiącletnim królestwie? Wir lesen aus dem Propheten Zacharia. Z proroka Zachariasza przeczytajmy. Vers, Kapitel 2, Vers 8. Drugi rozdział, ósmy wiersz.
Pobiegnij i powiedz owemu młodzieńcowi tak. Miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła. I ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego. Jeruzalem wird als offene Stadt bewohnt. Jeruzalem będzie zamieszkiwane jako otwarte miasto. Es gibt keine Mauer aus Steinen mehr. Nie będzie tego muru z kamienia. Aber gibt es gar keine Mauer? Ale nie będzie wcale żadnego muru? Doch. Tak, będzie. Der Herr wird eine Mauer sein. Pan będzie tym murem. Er ist Schutz und Zuflucht für die Seinen. On jest tą ochroną i ucieczką dla tych, którzy są Jego. Ist er nicht auch jetzt schon unser Zufluchtsort? Czy już teraz nie jest on naszym miejscem schronienia? Ich frage mich selbst und ich frage uns alle, suchen wir ihn auf als unsere Zuflucht? Stawiam sobie to pytanie sam sobie i nam wszystkim, czy szukamy go jako tego miejsca schronienia? Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Jeden przykład. Da sagt ein Bruder etwas freches zu einem anderen Bruder. Jeden brat jest nieprzyjemny wobec drugiego, mówi mu jakieś nieprzyjemne słowa drugiemu bratu. Was macht der Bruder? Co czyni ten brat? Er nimmt das Telefon. Bierze telefon. Und ruft an, der und der hat das zu mir gesagt. I dzwoni do kogoś i mówi, ten i ten to i to mi powiedział. Ist das gut? Czy to jest dobre? Es gibt etwas Besseres. Jest coś lepszego. Da brauchen wir gar kein Telefon. Nie potrzeba do tego telefonu. Wir können Zuflucht zum Herrn nehmen. Możemy szukać tego schronienia u Pana. Wir können es ihm sagen. Możemy to Jemu powiedzieć. Und weißt du, was ich schon oft erlebt habe? I wiecie, co już często miałem okazję przeżyć? Jemand hat etwas Freches gesagt und ich war wütend. Ktoś coś takiego nieprzyjemnego powiedział i byłem bardzo wzburzony. Aber wenn ich dann zuerst zum Herrn gehe und es ihm sage, ale jeśli najpierw pójdę do Pana i Jemu o tym powiem, werde ich ruhig. To jestem od razu spokojny. Und ich brauche sonst gar niemanden mehr anrufen. I nie potrzebuję do kogokolwiek dzwonić. Probier es mal aus. Wypróbujmy to, wypróbujcie to. Wir könnten andere Beispiele machen. I moglibyśmy tutaj przytaczać również inne przykłady. Der Schmerz ist im Bauch. Boli brzuch. Und was macht man heute? Co się dzisiaj robi? Google. Google. Und dann liest man 25% der Fälle, wo Schmerzen im Bauch sind, enden tödlich. I czytamy, 25% przypadków bólu brzucha kończy się śmiertelnie. Natürlich, da werden ja nur die schlimmsten und aufregendsten Sachen auf die erste Seite gestellt. Oczywiście, na pierwszej stronie zawsze pojawiają się te najgorsze i najtragiczniejsze przypadki. Und ich kriege Angst und werde unruhig. I natychmiast zaczynam się bać i mam niepokój w sercu. Zuerst zum Herrn Jesus gehen. Najpierw iść, udać się do Pana. Manchmal können wir auch bei Google Hilfe finden. Oczywiście, możemy też znaleźć w Google pomoc. Aber das ist nicht die erste Adresse. Ale to nie jest nasz pierwszy adres. Die erste Adresse ist Zuflucht bei dem Herrn suchen. Naszym pierwszym adresem jest szukać schronienia, czy ratunku, czy pomocy u Pana. Wir haben eine schwierige Frage in der Kindererziehung. Mamy ciężkie czy trudne pytanie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Wir kaufen direkt ein Buch, ein Erziehungsratgeber. I natychmiast idziemy kupić książkę, która radzi, jak wychowywać dzieci. Oder gehen wir zuerst zum Herrn. A może jednak pytamy najpierw Pana. Vielleicht gibt es ein Problem, wo Hirtendienst, wo Seelsorge nötig ist. Może jest jakaś rzecz, gdzie potrzebna jest ta służba pasterska. Dann muss ich ein Seelsorgeseminar machen, sonst kann ich nicht helfen, oder? To wtedy trzeba najpierw ukończyć szkołę taką, która da mi prawo do bycia, do czynienia tej służby pasterskiej, bo inaczej to nie będę w stanie pomóc, prawda? Ich sprach vor einiger Zeit mit einem Bruder, der einen sehr gesegneten Dienst in der Seelsorge tut. Nie tak dawno rozmawiałem z pewnym bratem, który właśnie taką służbę pasterską wykonuje. Und er sagt, ich habe kein Seminar besucht. I powiedział mi, nie studiowałem czegoś takiego. Ja, wie machst du es denn? Zapytałem go, to jak to czynisz? Er sagt, ich höre eine Situation, ein Problem. I mówi, wysłuchuję danej sytuacji. Und dann sage ich nicht sofort etwas. I nie od razu coś mówię. Ich nehme meine Bibel. Biorę Biblię. Ich bete. Modlę się. Und ich schaue in das Leben des Herrn Jesus.
i staram się, czy zaglądam, czy spatrzę w życie Pana Jezusa. Wo ist eine Situation, die ähnlich ist? Gdzie była sytuacja podobna do tej, którą usłyszałem? Wie hat der Herr Jesus sich dann verhalten? Jak zachował się Pan Jezus? Was hat er gesagt? Co On powiedział? Seht ihr, zu ihm Zuflucht nehmen. Das ist das Erste. Ta pierwsza rzecz to jest szukać tego, tej pomocy czy schronienia u Niego. Es gibt manche Hilfe von Menschen, die dürfen wir dankbar annehmen. Jest oczywiście też możliwa pomoc ze strony ludzi, którą chętnie możemy przyjmować. Aber zuerst wollen wir Zuflucht bei dem Herrn suchen. Ale zawsze najpierw szukajmy tego schronienia u Pana. Eine sechste Segnung in Vers 13. Szóste błogosławieństwo w 13. wierszu. Sie werden weiden und lagern. Będą paść i odpoczywać. Das heißt, der Herr gibt Nahrung und er gibt Ruhe. Pan daje pokarm i daje spokój. Wir brauchen Nahrung. Potrzebujemy pokarmu. So wie wir Nahrung für unseren äußeren Menschen brauchen, brauchen wir sie auch für den inneren Menschen. Tak jak potrzebujemy pokarmu dla naszych zewnętrznych ciał, tak samo i potrzebujemy dla naszego duchowego ciała. Wir brauchen diese Nahrung heute. Dzisiaj potrzebujemy tego pokarmu. Wir haben sie auch noch im Himmel. Mamy to też w niebie. Im neuen Jerusalem ist der Baum des Lebens. W Nowym Jeruzalem będzie to drzewo życia, czy jest to drzewo życia. Er gibt jeden Monat seine Frucht. Każdego miesiąca wydaje swój owoc. Und diese Frucht ist Nahrung für das neue Leben. I ten owoc jest pokarmem dla nowego życia. Nahrung für den inneren Menschen. Pokarm dla tego wewnętrznego człowieka. Und wir finden es in Gottes Wort. I możemy to znaleźć w Słowie Bożym. Wir haben das am Anfang gebetet. Na początku się o to modliliśmy. Herr Jesus, wir brauchen dieses Manna. Panie Jezu, my potrzebujemy tej manny. Das Brot des Lebens vom Himmel. Ten chleb życia z nieba. Und er selbst ist diese Nahrung. I On sam jest tym pokarmem. Und dann ist eine siebte Segnung. Niemand wird sie aufschrecken. I siódme błogosławieństwo. Nikt nie będzie ich straszył. Es gibt also keinen Feind mehr. Nie będzie nieprzyjaciela. Es gibt keine Gefahr mehr. Nie będzie niebezpieczeństwa. Wir sind ewig in Sicherheit. Wiecznie jesteśmy bezpieczni. Jetzt beginnt der letzte Teil in diesem Propheten. I teraz mamy ostatnią część tej księgi. Die Verse 14 bis 20. Wiersze 14 do 20. Und jetzt fordert Gott sein Volk auf zum Singen. I teraz Bóg wzywa swój lud, aby śpiewał. Er sagt, juble, Tochter Jerusalem, Tochter Zion. Wesel się, córko Syjonu. Er gibt Freude ins Herz. On daje tą radość w serce. Und diese Freude soll dann auch gehört werden durch die Lippen. I ta radość ma być słyszalna, wypowiadana ustami. Und in diesem Lied, das sie singen dürfen, i w tej pieśni, którą mogą zaśpiewać, werden noch drei Segnungen genannt. Są wymienione jeszcze trzy błogosławieństwa. In Vers 15, der Herr ist in deiner Mitte. 15. wiersz. Pan jest pośród ciebie. Für Israel ist er als der König in der Mitte. Dla Izraela on jest jako król pośrodku nich. Er wird regieren. On będzie panował. Aber wir dürfen ihn auch kennen als den, der in der Mitte ist. Ale i my możemy go znać jako tego, który jest pośrodku. Wir gehen in Gedanken zum Kreuz auf Golgatha. Przenieśmy się myślami na krzyż Golgoty. Da ist er der Mann in der Mitte. On jest tam tym człowiekiem pośrodku. Diesen Platz nahm er freiwillig ein, um dich und mich zu retten. To miejsce on zajął dobrowolnie, aby ciebie i mnie wyratować. Dann gehen wir in Gedanken drei Tage weiter. I przenieśmy się myślami trzy dni później. Die Jünger sind auf dem Obersaal. Uczniowie są w tej sali górnej. Und dann tritt er in die Mitte. I on wszedł w środek nich. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. I pokazał im swoją rękę i swoje ręce i bok. Und die Jünger freuen sich. I uradowali się uczniowie. Es ist eine Illustration von dem Grundsatz aus Matthäus 18. To jest ta ilustracja Mateusza 18. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest do imienia mego, tam jestem pośród nich. Das dürfen wir heute noch erleben. To i dzisiaj możemy przeżywać. Wenn wir im Namen des Herrn Jesus versammelt sind. Jeśli jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa, Und wie gesegnet ist das, wenn er in die Mitte tritt. I jakże to jest błogosławione, gdy On jest pośrodku, gdy On wstępuje w środek nas. In Gedanken gehen wir viele Jahrhunderte weiter.
I w naszych myślach przenieśmy się wiele setek lat później. Wir denken an das, was Henoch geweissagt hat. Czy wiele lat wcześniej, do tego momentu, gdy Henoch prorokował. Wir können das lesen im Judasbrief. W liście Judy możemy o tym czytać. Der Herr ist gekommen inmitten, in der Mitte seiner heiligen Tausende. Przyszedł Pan w pośrodku tysięcy swoich świętych. Wenn der Herr Jesus sichtbar aus dem Himmel auf die Erde kommt, gdy Pan Jezus widzialnie z nieba na tą ziemię zstąpi, dann kommt er nicht allein. To nie przyjdzie sam. Und welchen Platz hat er? A jakie miejsce będzie? Den Platz in der Mitte der Seinen. Jakie będzie jego miejsce? Miejsce w pośrodku jego. Und was geht vorher schon in Erfüllung? W pośrodku jego świętych. A co wcześniej się wypełni? Das, was wir in Offenbarung 5 lesen. To, co czytaliśmy, co możemy czytać w Objawieniu 5. Das Lamm inmitten des Thrones. Baranek w pośrodku tronu. Der Herr Jesus ist jetzt schon auf diesem Platz. Pan Jezus już teraz jest na tym miejscu. Im Zentrum der Macht und der Herrlichkeit. W centrum tej mocy i chwały. Aber es ist noch nicht alles so, wie es in Offenbarung 5 steht. Ale jeszcze nie wszystko jest tak, jak mamy to zapisane w Objawieniu 5 rozdział. Er ist schon das Lamm inmitten des Thrones. On już jest tym barankiem w pośrodku tronu. Aber was fehlt noch? Ale czego brakuje? Die 24 Ältesten sind noch nicht da. Tych 24 starców jeszcze nie ma. Die Gläubigen, die er bei der Entrückung in den Himmel holt. Wierzący, których on pochwyci przy pochwyceniu. Und er wird dann in ihrer Mitte sein. Tych brakuje, a on będzie pośród nich wtedy. Und im tausendjährigen Reich, a w tysiącletnim królestwie, da haben wir diese Stelle, to mamy für die Erde. To mamy właśnie to miejsce, które czytaliśmy i ono obowiązuje tutaj dla tej ziemi. Der Herr ist in der Mitte seines Volkes hier auf der Erde. Pan jest w pośrodku ziemi tutaj na tej ziemi. In Zion, in Jerusalem. W Syjonie, w Jerozolimie. Und was ist im Himmel? A co jest w niebie? Da ist er auch in der Mitte. On tam też jest w pośrodku. Da ist diese himmlische Stadt, die himmlische Stadt Jerusalem. Tam to niebiańskie miasto Jerozolim. Die himmlische Hauptstadt. Ta niebiańska stolica. Und da ist in der Mitte der Baum des Lebens. I on tam jest w pośrodku tego życia, drzewa życia. Ja, dem Herrn Jesus gehört immer der Platz in der Mitte. Tak, Panu zawsze do Pana należy to miejsce w pośrodku. Heute in den Zusammenkünften der Gläubigen. Dzisiaj w czasie zgromadzeń wierzących. Bald auf der Erde. Wkrótce na tej ziemi. Und im Himmel, überall hat er den Platz in der Mitte. I zawsze w niebie, wszędzie on ma miejsce w pośrodku. Eine weitere Segnung. Kolejne błogosławieństwo. Sein Volk wird einmal zum Zeugnis sein. Jego lud będzie świadectwem. Wir lesen das in Vers 19 und Vers 20. Czytamy to w 19 i w 20 wierszu. Ich werde sie zum Lob und zum Namen machen. In allen Ländern ihrer Schmach. Ich werde sie zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde. Obdarzę ich chwałą i sławą w każdym kraju, gdzie doznali hańby. Wir hatten damit angefangen. Od tego zaczęliśmy. Er wollte sein Volk als Zeugnis haben auf der Erde. Chciał mieć swój lud jako świadectwo na tej ziemi. Und er legt den Maßstab seines Wortes an. I on dał wzorzec w postaci swojego słowa. Leider hat das Volk versagt. Niestety ten lud zawiódł. Und wie oft versagen wir. A jakże często i my zawodzimy. Aber Gott erreicht sein Ziel. Ale Bóg osiąga swój cel. Er wird sie einmal zum Lob und zum Namen machen auf der Erde. On ich uczyni tym tą chwałą i sławą, obdarzy ich. Die Menschen werden erkennen, das ist Gottes Volk. Ludzie rozpoznają, że to jest ten lud Boży. Und sie werden Gott rühmen dafür, dass er sein Volk rettet. I będą sławili Boga za to, że uratował lud swój. Und sie werden sich an dieses Volk hängen. I przystaną do tego ludu. Um auch den Segen Gottes zu erleben. Aby i również doświadczać tego błogosławieństwa Bożego. Ja, sie werden den Namen des Herrn tragen und zu seiner Ehre sein. Oni będą nosili jego nazwę i będą ku jego chwale. Und wie wird es einmal bei uns sein? A jak to będzie z nami? Wir lesen es in Offenbarung 22. Objawienie 22. Was wird einmal an unseren Stirnen zu lesen sein? Co będzie można wyczytać na naszych czołach? Auf
Offenbarung 22, Vers 4 in der Mitte. Sein Name wird an ihren Stirnen sein. 22, rozdział 4, wiersz, a imię Jego będzie na ich czołach. Manchmal singen wir. Czasami śpiewamy. Und wir singen es als eine Bitte. I wyrażamy to jako prośbę. Im Wort. W słowie. In dem Werk, in dem was wir tun. W naszym czynie. Und in unserem ganzen Wesen. I w całej naszej istocie. Soll Jesus zu lesen sein und sonst nichts. Ma być widzialny Jezus i nic poza tym. Und wir merken, heute ist das nicht immer Wirklichkeit. I możemy też zapewne każdy z nas zauważyć, że dzisiaj bardzo często nie jest to tak. Aber einmal wird das so sein. Ale kiedyś będzie taka chwila, gdy tak to będzie. Dann wird man dich sehen und man sieht nur noch Jesus. Jeśli się spojrzy na ciebie, to będzie widać tylko i wyłącznie Jezusa. Nur noch seine Herrlichkeit. Tylko i wyłącznie Jego chwałę. Das wird herrlich sein. To będzie wspaniałe. Wir wünschen uns, dass es heute schon mehr Wirklichkeit ist. I jest to naszym życzeniem, aby to się już teraz coraz bardziej urzeczywistniało wśród nas. Und die zehnte Segnung, die hier dreimal erwähnt wird, i dziesiąte błogosławieństwo, które trzykrotnie jest tu wymienione. Der Herr wird sein Volk sammeln. Pan zgromadzi swój lud. Das steht in Vers 18. To mamy w 18 wierszu. Das steht in Vers 19. W 19. Und es steht in Vers 20. I w 20. Wir erkennen, wie wichtig dem Herrn es ist, sein Volk vereint, gesammelt zu haben. Widzimy, jak to jest ważne dla Pana, aby jego lud był zjednany i zjednoczony i razem zgromadzony. Zwei Gedanken möchte ich damit verbinden. Dwie myśli co do tego. Erstens, er vergisst niemanden. Po pierwsze, on nikogo nie zapomina. Er wird keinen irgendwo vergessen, er wird sie alle sammeln. Nie zapomni o kimś gdzieś tam, wszystkich zgromadzi. Und der zweite Gedanke. A druga myśl? Wie wichtig ist ihm diese Einheit. Jakże ważna jest dla niego ta jedność. Dass es ein Volk Gottes ist. Aby był jeden lud Boży. Es wird einmal gesammelt sein. Który będzie kiedyś zebrany w jedno. Ist uns diese Einheit des Volkes Gottes heute auch wichtig? Czy dla nas ta jedność ludu Bożego jest ważna dzisiaj? O, wir sind traurig über die Zerrissenheit, die es unter den Christen gibt. Czy jesteśmy zasmuceni tym rozerwaniem, jakie panuje pośród chrześcijaństwa? Aber wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, wird er keinen der Seinen vergessen. Ale gdy Pan przyjdzie na pochwycenie, nie zapomni nikogo ze swoich. Egal wo er sich befindet. Obojętnie gdziekolwiek byśmy się znajdowali. Der Jesus wird ihn in den Himmel nehmen. Pan każdego, który jest jego własnością, weźmie do nieba. Und dann wird keiner fehlen. I nikogo nie będzie brakowało. Dann wird diese Einheit vollkommen dargestellt. Ta jedność będzie wtedy doskonale przedstawiona. Wir dürfen diese Einheit heute schon verwirklichen. I tą jedność możemy już dzisiaj urzeczywistniać. Wie wertvoll ist das unserem Gott. Jakże cenne jest to dla naszego Boga. Möchte jetzt schließen mit dem herrlichen Vers 17. Chciałbym zakończyć tym wspaniałym 17 wierszem. Wo wir einen Blick in das Herz Gottes tun dürfen. Gdzie możemy wejrzeć w serce Boże. Mit Freude nimmt er diesen Platz in seinem Volk ein, der ihm zusteht. On z radością zajmuje to miejsce pośród ciebie, które mu się należy. Er ist in der Mitte seines Volkes. On jest pośrodku swojego ludu. Und er ist dort ein rettender Held. I on jest tym ratującym bohaterem. Er hat die Feinde vernichtet. On usunął czy pokonał nieprzyjaciół. Er hat sein Volk befreit. Uwolnił swój lud. Und er hat ihm gewaltigen Segen geschenkt. I darował mu wielkie błogosławieństwa. Und wir können uns vorstellen diese Szene. I wyobraźmy sobie tą scenę. Da ist der Herr als dieser Held in der Mitte. Tam jest Pan jako ten bohater w pośrodku. Und alle jubeln ihm zu. I wszyscy go wysławiają. Alle werfen sich vor ihm nieder. Wszyscy przed nim się kłaniają. Ist das das, was wir im Blick auf den Herrn Jesus empfinden? Czy to jest ta rzecz, którą odczuwamy, jeśli chodzi o Pana Jezusa? Er hat uns auch eine so große Rettung bewirkt. Przecież On też nam dał tak wielkie zbawienie. Und dann freut er sich. I On cieszy się. Er freut sich über dieses Volk mit Wonne. On będzie radował się z niezwykłą radością z tego ludu. Und er ruht in seiner Liebe. I
On spocznie w swojej miłości. Wie viel hat er in seiner Liebe getan? Ileż, jak wiele on uczynił w swojej miłości. Wir denken an das Werk am Kreuz auf Golgatha. Dzieło na krzyżu na Golgoty, na Golgocie. Aus Liebe hat er sein Leben gegeben. Z miłości dał swoje życie. Aus Liebe ließ er sich anspucken. Z miłości pozwolił, aby go opluwano. Aus Liebe trug er die Dornenkrone. Z miłości niósł tą koronę cierniową. Aus Liebe ließ er sich Nägel durch die Hände und durch die Füße schlagen. Z miłości pozwolił, aby przebito mu ręce i nogi. Aus Liebe trug er die Strafe für meine Sünden. Z miłości poniósł karę za moje grzechy. Was für ein Werk seiner Liebe. Cóż za wielkie dzieło jego miłości, jak wielkie dzieło jego miłości. Und jetzt ist er im Himmel. Teraz jest w niebie. Und er ist immer noch tätig. I ciągle jest czynny. In Liebe. W miłości. Und jeden Tag hilft er uns. I każdego dnia pomaga nam. Verwendet er sich für uns. Wstawia się za nami. In seiner Liebe ist er tätig. W swojej miłości jest czynny. Und er hört damit nicht auf. I nie ustaje w tym. Bis wir das Ziel erreicht haben. Do tego momentu, aż osiągniemy cel. Und dann wird er ruhen in seiner Liebe. I wtedy on spocznie, czy odpocznie w swojej miłości. Ihr Lieben, was muss das für ein Augenblick für ihn sein? Umiłowani, jakaż to chwila będzie dla niego. Wenn sozusagen die Arbeit zu Ende ist. Gdy tak w cudzysłowie ta praca będzie zakończona. Sein Ziel erreicht. Ten cel będzie osiągnięty. Und er ruht in seiner Liebe. I on spocznie w swojej miłości. Wir werden dann auch ruhen. My też spoczniemy czy odpoczniemy. Aber hier geht es nicht um uns, hier geht es um ihn. Ale tu nie chodzi o nas, tylko chodzi o niego. Mit welcher Freude wartet er auf diesen Augenblick? Z jakąż radością on czeka na ten moment. Tutaj widzimy, jak on osiągnie ten cel dla swojego ludu. A my możemy sobie to wyobrażać, jak on to osiągnie w związku z nami. Gdzie będziemy się tym rozkoszować? W domu Ojca. Ten dom jest nacechowany tą wieczną miłością. I nacechowany jest tym spokojem, tym byciem w domu. I gdy czytaliśmy, będzie się radował z ciebie z wonnością, to jeszcze jedno miejsce z psalmu 126. Den letzten Vers. Ostatni wiersz. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Wie beschwerlich war der Weg, den der Herr Jesus gegangen ist. Jakże ciężka była ta droga, którą szedł Pan Jezus. Wie viel Leid, wie viel Schmerz hat dieser Weg für ihn bedeutet. Ile cierpienia, ile bólu ta droga dla niego oznaczała. Er geht hin unter weinen. Unter weinen. On szedł płacząc. Und er fiel in die Erde als das wahre Weizenkorn. I on wpadł do ziemi jako to prawdziwe ziarno pszeniczne. Aber er kommt heim mit Jubel. Ale on powróci z tą radością. Und dann trägt er seine Garben, die Frucht der Mühsal seiner Seele. I będzie niósł swoje snopy, ten owoc pracy duszy swojej. Die Frucht für die Erde. Ten owoc dla tej ziemi. Darum geht es in Zephania. O tym właśnie była mowa w Sofoniaszu. Und die Frucht für den Himmel. I ten owoc dla nieba. Dazu gehören wir. Do tego my należymy. Worüber freut er sich? Z czego się cieszy? Das überwältigt uns. To przewyższa nas. Über dich und mich. Z ciebie i ze mnie. Über die Seinen. Będzie się cieszył ze swoich. Die trägt er heim mit Jubel. Tych on będzie niósł do domu z radością. Über die freut er sich mit Wonne. Z nich właśnie cieszy się z tą wonnością. Ich kann das nicht begreifen. Jest to dla mnie niepojęte. Menschen wie wir. Ludzie tacy jak my. Das sind die, an denen der Herr Jesus eine solche Freude hat. Są właśnie takimi, z których Pan się cieszy. Die er so unendlich liebt. Których on tak nieskończenie miłuje.
Was für ein herrlicher Heiland. Cóż za wspaniały Zbawiciel. Was für ein herrlicher Gott. Cóż za wspaniały Bóg. Und er kommt zu seinem Ziel. I on osiągnie swój cel. Diesen Segen stellt am Ende vor, der Prophet Zephania. To błogosławieństwo on przedstawił właśnie w proroku Sofoniaszu. Vielleicht ist er uns ein wenig lieb geworden, dieser Mann, von dem nur so ein kleiner Teil in der Bibel steht. Może polubiliśmy tego proroka, którego księga zawiera tak niewielką część Biblii. Aber er hat Geborgenheit bei dem Herrn gefunden. Ale on znalazł schronienie u Pana. Und er konnte von dem ganzen Segen schreiben, den der Herr einmal gibt. I on mógł napisać o tym całym błogosławieństwie, które Pan kiedyś podaruje. Möge der Herr auch dieses Wort, diesen Propheten an uns segnen. Aby Pan również i to słowo tego proroka dla nas pobłogosławił. Została podana pieśń numer 64.